Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam nowy build, który wyszedł w patchu 9.19. Niestety może on się okazać troszkę gorszy niż Wam go tutaj przedstawię, bo podobno był to bug, który Riot wypuścił na serwery live, mianowicie chodzi tutaj o item o nazwie Titanic Hydra. Tutaj widzicie w opisie, że powinien on zabierać 3%, bić 3% maksymalnego zdrowia postaci, która nosi ten item, a wyszedł on na serwery live bijąc 6%, tak więc podwójny damage, który był zaplanowany. Wiele osób się o tym dowiedziało, wiele osób tym grało, włącznie ze mną. Zaraz przejdziemy do gry, gdzie pokazuję Wam, jaki damage Jace potrafił robić. No, w grze z jednym itemem, nawet nie trzeba było na niego stakować trzech itemów, po prostu jeden item wystarczał, żeby wygrać Wam grę. Tak więc bez tracenia czasu pokażę Wam, jak w teorii ten build działał i przejdziemy do gry, którą nagrałem, gdzie grałem ten build. Mianowicie chodzi tutaj głównie o czterech wildów. Musicie mieć czterech wildów, żeby kontrolować Yordle i żeby wasi shapeshifterzy, czyli Shyvana, Jace, postacie, które będą was kierować, miały ten atak speed stakujący się 5 razy, czyli 60% atak speedu. To jest bardzo dużo, to tak jakbyście każdej postaci dali 3 łuki. Do tego mamy brawlerów, bo mamy Warwicka oraz Vi. Hextech bardzo mocny, bardzo fajnie się tutaj zgrywał, komponował. Jeżeli ludzie zapominali, że ktoś może zagrać Hexteka, to mogło wam wygrać jedną lub dwie walki. Czterech shape'ów, wiadomo, że później mogli się przejść w sześciu shape'ów albo dodać sorcererów. Tak więc wiele wariancji było tego builda i wasz najlepszy build, jakiego mogliście złożyć, taki build optymalny na Jace'a, to było dwa razy Hydra oraz Hurricane. Mi się niestety tego nie udało złożyć, ale wiem, że działało to bardzo fajnie. Wtedy te hydry stakowały się z Hurricane'em, biły w kilka osób tam z tyłu i potrafiły zrobić kosmiczny damage. Na streamie udało mi się tego Jace'a złożyć, gdzie robił on po 13 tysięcy obrażeń. Tak więc naprawdę przyjemnie to działało. Możliwe, że pokażę Wam klipa z tego streama, żebyście zobaczyli, jak to działało. Ale tak to wyglądało. Cztery wildy, shapeshiftery i stakujemy hydry na Jace'a. Nic skomplikowanego. Możliwe, że ten build będzie jeszcze działał. Po prostu będzie troszkę słabszy, taki jak powinien być na serwerach live. Niestety wyszedł on z bugiem, dlatego teraz nie macie włączonych serwerów, nie macie włączonych rankedów do TFT, bo za dużo bugów się pojawiło i to był jeden z nich. Mi się na szczęście udało go wykorzystać i zarobiłem na tym troszkę punktów, czy źle, czy dobrze. Niestety nie mogę stwierdzić, może tak miało wyjść, może nie, nie wiedziałem, że to był bug, ostatnio się dowiedziałem, ale z tym itemem, z Giant Slayerem, Jace też może być niesamowicie mocny, jeżeli połączycie go z czterema wildami, będzie to 60% atak speedu, Jace po użyciu swojej umiejętności bije szybko 3 razy, tak więc zabierze on 15% maksymalnego zdrowia przeciwnika, bo bije to obrażeniami nieuchronnymi, tak więc ten item na pewno będzie grywalny, na pewno będzie mocny, zobaczymy, jak Hydra będzie się sprawowała. To było w sumie na tyle z teorii, przejdźmy do rozgrywki. Tutaj w rozgrywce nie będę Wam pokazywał całej gry, żeby nie był ten filmik za długi, ale generalnie pokażę Wam, jak przechodziłem do tego builda. Czyli z pierwszej karuzeli zawsze brałem pas albo łuk, żeby mieć podstawę do Titanic Hydry. Gdy już miałem te itemy, to szedłem bardzo szybko po 3 przegrane na początku meczu. Ustawiałem tak swoje jednostki, czyli najsłabsze jednostki możliwe w najdalszych pozycjach, żeby one jak najczęściej, jak najszybciej padały bez zabijania przeciwnika. I tutaj zbierałem sobie wildów oraz shapeshifterów. Gdy takich już miałem, to wtedy robiłem zmianę, ale tutaj przegrywałem. Miałem dwa łuki na ławce i wiadomo, z karuzeli podnosimy nasz pierwszy pas, żeby mieć Titanic Hydrę już gotową na Jace'a, ale wrzucimy ją na inną postać, która też z niej bardzo fajnie skorzysta. Tą postacią dla mnie będzie Tristana. Możemy jej dać Gunslingera i ten item, czyli Titanic Hydra, stakuje się też z Gunslingerem. Zaraz zobaczycie w pewnej walce, jeżeli jest proc od Gunslingera, to widać, że mega daleko ten zasięg sięga, bo z każdej postaci, którą trafi, ten item też bił. Tak więc Tristana na drugim poziomie zadała 2500 obrażeń. To jest bardzo dużo na postać, która teoretycznie jest słaba, jeżeli nie dacie na nią itemów, ale ten item naprawdę potrafił zrobić tutaj bardzo dużą robotę. I od tego momentu, czyli po pierwszej karuzeli, jeżeli już zebrałem Titanic Hydrę, zacząłem wygrywać i ten win streak chyba się ciągnie aż do
Zobaczcie, ile tu obrażeń zadaje. Z każdym atakiem biła po 200-300. To jest 3000 obrażeń na Tristanie, na drugim poziomie, na czwartym levelu. To są niesamowicie duże obrażenia. Bardzo fajnie to działało. Tutaj zacząłem już wygrywać. I prawdopodobnie, że ten win streak ciągnie się aż do 12 lub 13. Kiedy przerzucam itemy z Tristany na Jace'a. Jeżeli wejdzie mi Jace na drugi poziom oraz będę miał gotowych shapeshifterów, to wtedy tego switcha możemy zrobić. Tutaj te dwie itemki też bardzo mocne na Gunslingerach, bo też się z tym stakują. Jeżeli przeciwnik miał wszystkie postacie bardzo blisko siebie ustawione, to łatwo było go pokonać i Tristana pewnie znowu zadała kilka tysięcy obrażeń. Tym razem troszkę słabiej, bo Luce na drugim poziomie też robi swoje, ale tak jak widzicie, Tristana z każdym atakiem, gdzie był Gunslinger, biła ona po 200-300, tak więc no niesamowicie duże obrażenia naprawdę na postać, która jest tak słaba. To ten item bardzo ją wzmacniał. Tutaj wskoczył mi Jace na drugi poziom, tak więc uzupełniamy już shapeshifterów, poddajemy Gunslingerów i przerzucamy itemy na Jace'a. I teraz dlaczego ten item bardzo fajnie działał na Jace'ie? Możliwe, że dalej będzie fajnie działał. Ale chodziło tutaj o to, że on bardzo szybko się przemienia, bo ma 50 na 100 many, czyli on potrzebuje tylko uderzyć kilka razy, żeby się przemienić. A jeżeli już się przemieni, to ma więcej HP i dlatego ta Hydra będzie też więcej biła, bo bije ona od procent HP postaci, która ma tą Titanic Hydra, czyli jeżeli Jace na drugim poziomie się przemieni i ma tego zdrowia 2000, no to wiadomo, że będzie to biło 6% z 2000, a nie tak jak na Tristanie 6% z 900, przypuśćmy. Nie wiem dokładnie, jakie są te statystyki. Tutaj znowu bym chciał podnieść pas. Niestety ten pas jest tylko jeden. Ja wybieram na końcu, tak więc niestety mi się nie uda. Możliwe, że mogłem tam gdzieś jeszcze na tych karuzelach zebrać Hurricane'a, bo miałem spatulę gotową, ale no nie ma co narzekać. Na streamie udało mi się złożyć Jace'a na trzeci poziom, tak więc działa on o wiele lepiej niż tutaj wam pokażę. Jak widzicie, zabije on naprawdę każdą kompozycję, zabija bez większego problemu i bez utraty HP. 3700 obrażeń na szóstym poziomie, gdzie tak naprawdę nie leveluje, nie roluje po te postacie. Słyszałem, że można po niego rolować, jeżeli nikt go nie gra, to na piątym lub szóstym poziomie, gdy macie 50 golda, możecie przerolować całego golda, żeby spróbować znaleźć Jace'a na trzeci poziom. Ja myślałem, że jest mi to niepotrzebne, bo wolę wbić level i zebrać takie postacie jak Gnar lub Swain, żeby mieć dodatkowego carry. Tutaj tego Jace'a niestety będę musiał sprzedać, bo nie chcę, żeby na nim łezka utknęła. I tak jak mówiłem, bez większego problemu każdą kompozycję, czy to Yordle, czy to Sorce, czy co by to nie było tak naprawdę, to pokonujemy, zadając po 3-4 tysiące obrażeń na walkę. Bez wilków mi chyba nie za dużo wypada. Jedyne co mogę złożyć to Guardian Angela. Tu dostajemy jeszcze Brawlerów oraz Hextech'a, tak więc nasza kompozycja robi się już coraz lepsza. Możemy dodać Wildów. Powoli 4 wildów i teraz będziemy jeszcze silniejszy. I ten Hextech naprawdę wiele osób zaskakuje, bo rzadko był grany w ostatnim patchu, tak więc ludzie nie za bardzo o nim pamiętają. Jeżeli go złożycie, to tu się tutaj tak laguje. Jeżeli go złożycie, to często zaskoczycie swojego przeciwnika. Skipując dalej, jest to już w sumie kompletna kompozycja, taką jaką wam pokazałem wcześniej na team builderze, czyli 4 wildów, shapeshifterów oraz Brawler z Hextechiem. Tutaj mamy 9 win streaka. Przeskipujemy dalej, żebyście mogli zobaczyć, że ten build faktycznie działał bardzo dobrze. Tutaj dalej jestem pierwszy, tak więc nie za bardzo mogę sobie wybrać coś z karuzeli. Niestety nie mam tutaj za dużego wyboru. Z tego co wiem, tu udaje mi się jeszcze złożyć Hurricane. Nie, nie udaje mi się, złożyłem Demona wcześniej. Tak więc niestety nie złożyłem tego Hurricane'a na Jace'a. Ale bez problemu nadal wygrywałem. Tutaj obejrzymy jedną walkę. Kolega miał Tristana na trzecim poziomie. Mi to za bardzo nie przeszkadzało, bo biłem w każdą postać po 100. Jace bił w każdą postać po 100 magicznych obrażeń plus po 150
AD obrażeń i jeżeli jeszcze złożylibyście tego Giant Slayera, o którym mówiłem, to biłby on jeszcze obrażenia nieuchronne, tak więc nieważne co by ta postać nie miała, zawsze zadawałby on wysokie obrażenia, czy to magiczne, czy to AP, czy po prostu nieuchronne. Tutaj pcham 8, 9 level, żeby dodać kolejne postacie i uzbierać na 9 levelu sorcererów, albo żeby wrzucić 6 shapeshifterów. I zobaczmy, jak daleko ten win streak mnie zaprowadził. Możliwe, że tutaj już przegram. Nie, tutaj chyba jeszcze nie. Było to 12 lub 13 win streaka, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety itemy troszkę słabe mi poleciały. Z raptorków nie mogłem skompletować w pełni tego builda na Jayce'a, ale bardzo przyjemnie się grało. Naprawdę pokonywał on wszystko. Niestety, z tego co wiem, był to bug. Nie działało to poprawnie. Teraz będzie ten item znerfiony, jak znowu włączą rankedy. Tak więc możliwe, że będzie to dalej działało z Giant Slayerem. Nie będzie to tak mocne, żeby wygrać każdą grę, ale możliwe, że będzie to kompozycja na top 4. I tutaj chyba przegramy tak. Czyli 13 win streaka udało mi się uzbierać finalnie tą grę. I tak wygrywam. Ari na trójce wskoczyła. Tutaj z Zephyrem można się fajnie pozycjonować. I wygrywamy tą grę bez większych problemów. Pokonałem jednego gościa w 1 na 1, a drugiego moim klonem. Tak więc, jeżeli chcecie spróbować tego buildu na normalach, póki jest jeszcze on aktywny, z tego co wiem, to śmiało zachęcam was, żebyście to zrobili. Jeżeli wam się ten filmik podobał, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.